na konferencji prasowej dotyczącej transportu publicznego, transportu gminnego na terenie gminy Grudziądz, który będziemy realizowali od 1 stycznia 2021 roku. Chciałbym, proszę Państwa, bardzo serdecznie przywitać się z Państwem. Dziękuję, że Państwo przyjęli to zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, na dzisiejszą konferencję. Chciałbym przedstawić osoby biorące udział w dzisiejszej konferencji. Pani Przewodnicząca Rady Gminy Hanna Kołodziej, Pan Jacek Zyglewicz, zastępca wójta gminy Grudziądz, Pan Dyrektor, przedstawiciel firmy Arriva, Pan Daniel Maciejak, Pani Teresa Kleczewska, współpracująca z gminą Grudziądz, wieloletni dyrektor Wydziału Komunikacji Miejskiej, Pan Paweł Gos, inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju. Szanowni Państwo, kilka słów historii od momentu wypowiedzenia umowy z miastem Grudziądzem. Tu przedstawiamy powody wypowiedzenia porozumienia przez gminę Grudziądz. Głównym elementem, dla którego zdecydowaliśmy się, a właściwie Rada Gminy Grudziądz na wniosek wójta gminy Grudziądz zdecydowała się na rozwiązanie umowy, to systematycznie rosnące koszty i obniżona ilość wozokilometrów na terenie gminy Grudziądz. Proszę zwrócić uwagę, może ta stawka została na podobnym poziomie 986 804 zł. Natomiast w styczniu tego roku otrzymaliśmy aneks bezpośrednio z Urzędu Miasta, który wskazywał wzrost opłat za korzystanie z usługi transportu publicznego na terenie gminy Grudziądz realizowane przez MZK o 30%, czyli prawie 300 tysięcy złotych, proszę Państwa. Rosnące koszty funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy Grudziądz, które nie przekładają się na zwiększoną częstotliwość połączeń. Proszę zwrócić uwagę, że po 20 lipca, drodzy Państwo, zmieniła się ta częstotliwość, zmieniły się rozkłady jazdy na terenie miasta Grudziądza, ale o tym za chwileczkę. Brak realnego wpływu gminy Grudziądz na siatkę połączeń i przebieg linii komunikacyjnych. Wprowadzenie z dniem 20 lipca bieżącego roku zmian w rozkładach jazdy wymuszających konieczność przesiadania się mieszkańców z południowej części gminy na osiedlu Rządz. Myśmy podzielali uwagi mieszkańców gminy Grudziądz, prosiliśmy mieszkańców o wypowiedzenie się w tej kwestii. Mieszkańcy mieli możliwość informowania poprzez wysyłanie maili do Wydziału Transportu Miejskiego. Myśmy negatywne stanowisko zaproponowali wobec tego, co zaproponowało miasto. Czyli myśmy wystosowali negatywne stanowisko względem proponowanych zmian, które w całości nie zostały uwzględnione przy korekcie rozkładów jazdy. Kolejnym elementem bardzo ważnym dla nas jako organizatora transportu publicznego to korzyści płynące z samodzielnej organizacji transportu publicznego na terenie gminy. Przede wszystkim, drodzy Państwo, to możliwość skorzystania z dopłat do 1 wozokilometra w wysokości 3 zł w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Z dniem 12 października 2020 roku gmina Grudziądz w ramach programu pilotażowego uruchomiła 3 linie dojazdowe dowożące mieszkańców z terenu gminy do węzłów przesiadkowych zlokalizowanych w Piaskach, Małym Rudniku oraz Mokrem. Dzięki możliwości skorzystania ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych udało się uruchomić połączenia autobusowe do miejscowości, które wcześniej nie były skomunikowane, znajdujących się na terenie gminy Grudziądz. To m.in. Tużnice, Skarszewy, Stary Folwark, Marusza, Leśniewo oraz Dusoci. Drodzy Państwo, możliwość uzyskania zwrotu dopłat do biletów ulgowych od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest to jeden z elementów, które zdecydowały o tym, że wypowiedzieliśmy tą umowę.
Kolejnym elementem to możliwość samodzielnego i dowolnego kształtowania rozkładów jazdy i sieci połączeń komunikacyjnych na terenie gminy, uwzględniające potrzeby lokalnej społeczności i kierunki rozwoju gminy. To możliwość też bieżącego reagowania na zgłaszane przez mieszkańców uwagi i sugestie w zakresie funkcjonowania komunikacji publicznej. Drodzy Państwo, my poprzez powierzenie w tej chwili transportu publicznego firmie Arriva będziemy mieli możliwość sprawdzenia, jakie są elementy niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować w tej przestrzeni sieci transportu publicznego. My będziemy zbierali te informacje przez 8 miesięcy do czasu, kiedy zostanie upubliczniony ogłoszony przetarg na wyłonienie operatora na najbliższych 10 lat. W związku z tym te 8 miesięcy pozwolą nam na to, żeby przygotować się na współpracę dalekosiężną, długofalową. Samodzielność w prowadzeniu badań popytu na liniach komunikacyjnych w sposób ciągły na podstawie ilości i wolumenu sprzedaży biletów. Proszę zwrócić uwagę, drodzy Państwo, że my cały czas bazujemy jako gmina Grudziądz na badaniach, które zostały przeprowadzone na zlecenie organizatora, jakim był prezydent miasta, z 2017 roku. Nie mamy badań z 2018 roku, z roku 2019, bo takie badania nie były prowadzone. Co ważne, możliwość stawiania wymagań operatorowi w zakresie jakości obsługi, rodzaju, liczby czy koniecznego wyposażenia taboru przeznaczonego do świadczenia usług i sposób sprzedaży biletów, forma, tryb ich rozliczeń. Drodzy Państwo, tu wskazujemy kroki, które myśmy podjęli w planowaniu i uruchomieniu gminnej komunikacji publicznej na terenie miasta Grudziądza i gminy Grudziądz. To jest bardzo ważne z perspektywy naszej jako gminy, bowiem 2 czerwca, jak Państwo widzicie, myśmy wyrazili stanowisko w sprawie zmian w rozkładach jazdy, które obowiązują od 20 lipca po dzień dzisiejszy. Nasze stanowisko w tym zakresie było negatywne, absolutnie nie zostało wzięte pod uwagę. 25 czerwca 2020 roku otrzymaliśmy odpowiedź wiceprezydenta pana Szymona Gurbina, który podtrzymuje stanowisko skrócenia tras południowych linii gminnych do osiedla Rządz. 2 lipca nastąpiło wystąpienie wójta gminy Grudziądz do wiceprezydenta Grudziądza z wnioskiem o zmianę uchwały przystankowej w kwestii udostępnienia wskazanych w piśmie przystanków komunikacyjnych dla przewoźników. Co ważne, drodzy Państwo, praktycznie mogę powiedzieć, że od 28 maja jestem w ciągłym kontakcie z panem prezydentem miasta Grudziądza. Ja za chwileczkę również Państwu taką informację przekażę, ile tych spotkań odbyło się, co na tych spotkaniach, o czym myśmy rozmawiali. Czwartego sierpnia, drodzy Państwo, otrzymaliśmy odpowiedź dyrektora Wydziału Komunikacji Miejskiej w sprawie zmiany uchwały przystankowej. 4 września wójt gminy Grudziądz wystąpił do prezydenta Grudziądza z wnioskiem o udostępnienie kolejnych przystanków dla przewoźników. Proszę Państwa, w domyśle dla mieszkańców gminy Grudziądz, którzy mieli dojechać do miasta Grudziądza. 5 listopada otrzymaliśmy informację od kierownika referatu organizacji i nadzoru przewozów Wydziału Komunikacji Miejskiej o przystankach komunikacyjnych, które zostaną uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę przystankową. 18 listopada miało miejsce moje wystąpienie w formie pisemnej do prezydenta miasta Grudziądza oraz przewodniczącego Rady Miasta, gdzie pozostawałem do dyspozycji tychże osób wspomnianych. W związku z komisjami, które odbywały się na terenie miasta Grudziądza, z radnymi miasta Grudziądza, niestety nie zostałem zaproszony na żadną z komisji, na żadne spotkanie z przewodniczącym Rady Miasta. Takie spotkanie odbyło się dopiero 9 grudnia, o ile mnie pamięć nie myli,
w którym uczestniczyła pani przewodnicząca, kolega Jacek Zyglewicz i pracownicy Urzędu Gminy Grudziądz. To ten wykaz, proszę Państwa, mówi o tym, ile tych spotkań miało miejsce z prezydentem miasta Grudziądza, z przedstawicielami firmy MZK, czy też z dyrektorem Wydziału Komunikacji Miejskiej. Proszę Państwa, układ komunikacyjny od 2021 roku będzie wyglądał następująco. W ramach funkcjonowania komunikacji gminnej uruchomionych zostanie 10 linii autobusowych oznaczonych symbolem G, kursujących na terenie gminy Grudziądz. Każdy z kursów zostanie wydłużony przez przewoźnika do centrum Grudziądza na zasadach komercyjnych. 5 linii autobusowych szkolnych dowożących dzieci do szkół i oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Sosnówce, Sztynwagu, Piaskach, Mokrem, Dusocinie i Nowej Wsi. Oczywiście są to przewozy otwarte. I 2 dodatkowe linie dojazdowe jako kontynuacja programu pilotażowego uruchomiono 12 października 2020 roku. To są linie komunikacyjne, które uruchomiamy od 1 stycznia 2021 roku, ale o tym opowie koleżanka Teresa Kleczewska. Bardzo proszę Pani Tereso, kilka słów na temat rozkładów jazdy i proszę o kontynuowanie dalszej prezentacji. Szanowni Państwo, wcześniejsza wypowiedź Pana Wójta mówiła o nowych połączeniach. Ja tylko w skrócie powiem, że są to linie obsługujące teren gminy, gdzie dalej będzie kontynuacja przewoźnika do centrum miasta. Mieszkańcy Grudziądza, nie mieszkańcy, mieszkańcy gminy Grudziądz będą mieli możliwość zakupu biletów w kasach fiskalnych w cenie 1 zł na terenie gminy. Natomiast jadąc do miasta jest to cena 3,20. Może warto dodać, Pani Tereso, że te kasy będą ulokowane w autobusach. Dobrze. Kasy będą ulokowane w autobusach. Każdy wsiadający do autobusu będzie miał tą możliwość zakupu. Mamy wymóg taki, aby przewoźnik również dostosował możliwość zakupu bezgotówkowego, czyli za pośrednictwem kart bankowych, żebyśmy mogli kupić te bilety. Rozkłady jazdy do wskazanych linii komunikacyjnych zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Grudziądz dziś, jutro, więc każdy mieszkaniec, każda zainteresowana osoba będzie mogła zapoznać się z tym rozkładem. Natomiast w pierwszym tygodniu stycznia będziemy umieszczać rozkłady jazdy na słupkach przystankowych. Celem zorganizowania dalej sprzedaży biletów, przewoźnik będzie miał kolejne dni, a mieszkańcy możliwość zakupu biletów w szkołach. Żebyśmy zrobili teraz jak na razie takie punkty stacjonarne, czyli 4 stycznia w szkole w Nowej Wsi mieszkańcy będą mogli zakupić bilety. Tutaj głównie chodzi o bilety też miesięczne, no bo już ruszamy normalnym rytmem do pracy. 5 stycznia w szkole w Mokrym. 7 stycznia w szkole w Piaskach i 8 stycznia w szkole w Sztynwangu. Punkty, gdzie będziemy mogli kupić te bilety w szkołach, będą czynne od godziny 11 do godziny 17, że podzieliliśmy to rejonami, aby każdy mógł zakupić ten bilet jako pierwszy. Natomiast już później, kolejne miesiące, będziemy mogli zakupić po prostu poprzez doładowanie karty, która będzie można ją doładować w autobusie wchodząc
u pana kierowcy. Do układu nowego przyłączyliśmy, szanowni państwo, nowe miejscowości, które były dotychczas wykluczone z połączeń komunikacyjnych. I tak jak mamy tutaj na slajdzie, jest to miejscowość Dusocin, Leśniewo, Lisie Kąty, Tużnice, Skarszewy, Stary Forwark i Marusza. Dotychczas autobusy komunikacji miejskiej nie dojeżdżały tam. My teraz, układając rozkład jazdy, skomunikowaliśmy te miejscowości, umożliwiając dojazd do miasta. Tu już, jak wspomniałam, cena biletu jednorazowego wynosi 1 zł. 16 grudnia tego roku radni Rady Gminy podjęli uchwałę o tej cenie biletu, natomiast cena biletu miesięcznego na terenie gminy Grudziądz będzie wynosiła 30 zł. Trzeba pamiętać, że od tych kwot przysługują ulgi ustawowe, czyli ulgi, które będą refundowane przez marszałka województwa. Natomiast tutaj, szanowni państwo radni, podjęli też tą uchwałę ulgową, z której wynikają 4 kategorie jeszcze dodatkowych osób uprawnionych do ulg, ale pozostała część to są już ulgi ustawowe. Oczywiście. Znaczy, myślę, że jesteśmy firmą znaną, bo przecież od 2009 do 2019 roku funkcjonowaliśmy w segmencie komunikacji miejskiej w mieście Grudziądz. Akurat ja odpowiadam za tą część związaną z komunikacją taką regionalną i międzymiastową, gdyż u nas są to osobne, że tak powiem, piony, które funkcjonują w spółce. No i mieliśmy szansę wystartowania w przetargu w miesiącu sierpniu na realizację przewozów szkolnych na rzecz gminy Grudziądz w okresie od września bieżącego roku. I udało nam się ten przetarg wygrać i to tak się zaczęła nasza współpraca tutaj z gminą Grudziądz. Myślę, że ta współpraca układa się bardzo dobrze i stąd też gmina zaprosiła nas do rozmów odnośnie realizacji komunikacji gminnej w charakterze operatora. Natomiast też wzięliśmy razem z gminą udział w tym pilotażowym projekcie połączeń gminnych z wykorzystaniem dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Ponieważ jakby ten program funkcjonuje od 2019 roku, natomiast on już bardzo mocno się rozwija. Początki może były mało obiecujące w skali całej Polski, ale on dość mocno się rozwija. I tutaj muszę podkreślić, że możliwość skorzystania z tych środków jest ograniczona i przewoźnicy, którzy realizują, mówiąc tak krótko, realizują przewozy komunikacji miejskiej, z takiej możliwości skorzystać nie mogą. Mogą skorzystać z tego przewoźnicy, którzy realizują przewozy, nazwijmy to regionalne czy międzymiastowe. Tutaj dokładnych definicji nie będę przytaczać, które są w ustawie, ale tak to jest uregulowane. Więc współpracujemy z gminą Grudziądz i zostaliśmy zaproszeni do rozmów odnośnie obsługi w charakterze operatora komunikacji gminnej. Rozpoczęliśmy przygotowania i jesteśmy gotowi, żeby tą usługę świadczyć. Do tego kontraktu tutaj przypomnę, że mówimy o perspektywie jednego roku, więc tutaj nie zakładamy oczywiście nowych autobusów. To można zakładać przy dużo dłuższym kontrakcie, tak jak na przykład to wyglądało w przypadku kontraktów komunikacji miejskiej, gdzie było to na 10 lat. Natomiast tutaj zdecydowaliśmy, że i przedstawiliśmy taką propozycję, żeby dedykować docelowo takie autobusy, jak tutaj widać, to są autobusy
stricte miejskie, z rokiem produkcji 2014, z szerokim udogodnień, także myślę, że jak na warunki i miasta, i komunikacji gminnej, to standard będzie bardzo wysoki. Takich autobusów dedykujemy 8 sztuk, natomiast no też ja podkreślę, że uzgodniliśmy tutaj, w związku z tym, że ten okres na te przygotowania nie jest zbyt długi, więc uzgodniliśmy, że pierwsze trzy dni będą realizowane takimi autobusami, powiedzmy, regionalnymi, również z rokiem produkcji nie niższym niż 2014, przepraszam. Natomiast od poniedziałku, 4 stycznia, już docelowo te autobusy po kompletnym ich przygotowaniu będą pod kątem realizacji tego kontraktu pojawią się na terenie gminy Grudziądz. To odnośnie taboru mogę powiedzieć tyle, chyba że są jeszcze jakieś pytania. A to ja myślę, że za tak duże zainteresowanie, ale może zacznę od rzeczy bardzo ważnej, mianowicie od tego, że organem uchwałodawczym jest Rada Gminy lub Rada Miasta. Natomiast wójt czy pan prezydent są organami wykonawczymi. W związku z tym to radni gminy Grudziądz podjęli taką uchwałę 25 czerwca 2020 roku dotyczącą wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z gminą miasto Grudziądz w sprawie organizacji transportu. Ciekawe było głosowanie, bo nie było żadnego głosu, który był przeciwny tej uchwale, czyli 12 radnych, którzy zagłosowali za, 2 osoby się wstrzymały. Dlaczego doszło do podjęcia takiej uchwały? Właściwie problem komunikacyjny nawarstwiał się. Nie dotyczyło to roku 2020, tylko była to sytuacja sprzed roku, sprzed 2 lub sprzed 3. Główne sygnały, które dochodziły od mieszkańców, to były sygnały dotyczące przede wszystkim częstotliwości jazdy autobusów. Uwagi mieszkańców dotyczyły również godzin odjazdu i przyjazdu, ponieważ wiemy, że i gmina Grudziądz, i miasto Grudziądz jesteśmy naczyniami połączonymi i nie możemy tutaj odróżnić mieszkańców tych dwóch samorządów. Również informacje, które wpływały od mieszkańców, dotyczyły tras. A więc te dwie uciążliwe przesiadki, pan tutaj w tym przekazie informacyjnym na początku wskazał przesiadki na terenie osiedla Rządz, ale wcześniej były przesiadki w Tarpnie, czyli to jest dosyć duże utrudnienie dla mieszkańców. Niestety w dalszym ciągu te przesiadki są realizowane i nie było możliwości, żeby ich uniknąć. W związku z tym, że te nasze sygnały, które płynęły od mieszkańców poprzez radnych do pana wójta, wielokrotnie żeśmy prosili pana wójta, żebyśmy z tym coś zrobili. Niestety, jak państwo widzieliście, te wydatki na tą komunikację obsługiwaną przez gminę miasto Grudziądz systematycznie wzrastały, natomiast częstotliwość przejazdu, ilość wozokilometrów, czyli te trasy ulegały zmniejszeniu. I teraz tak, w czerwcu doszło do sytuacji, gdzie ta uchwała została podjęta. Oczywiście jest to trudne zadanie i pan wójt i radni oczywiście mają wiele obaw. Ale moi drodzy, jeżeli ciągle trwamy w tym samym miejscu, próbujemy coś zrobić, sygnalizujemy, prosimy, jak widać było tych pism i spotkań, było bardzo wiele na tym wykazie, nie wszystkie spotkania były uwzględnione, które pan wójt i pan zastępca wójta, pan Jacek Zyglewicz przeprowadzili. Duże natężenie tych spotkań było w miesiącu grudniu. Po raz pierwszy przewodniczący gminy Grudziądz został zaproszony w grudniu. Pamiętajmy, że to działo się w czerwcu, podjęcie tej uchwały. Więc uważamy, że skoro nie mamy wpływu na to, żeby poprawić sytuację mieszkańców naszego samorządu, nasze głosy niestety nie dochodzą do tych, od których to zależy. W związku z tym podjęliśmy taki krok.
Uważam, że to jest odważna decyzja. Osobiście cieszę się bardzo. Pan wójt ma nasze poparcie jako radnych, widać to w głosowaniu. Też pani Teresa Kleczewska przekazała informację, że na ostatniej sesji nadzwyczajnej radni gminy Grudziądz podjęli dwie bardzo istotne uchwały. Pierwsza uchwała dotycząca ceny biletu, cena biletu normalnego, jednorazowego, to jest 1 zł i obowiązuje on w ciągu 60 minut na terenie gminy Grudziądz. Czyli kupuję bilet za złotówkę normalne i jeżdżę po terenie gminy Grudziądz i przez 60 minut mogę z tego biletu skorzystać i nie kupuję następnego. Druga uchwała, która też została jednomyślnie podjęta, to była uchwała dotycząca ulg. I oprócz tych ulg, które wynikają z ustawy, wprowadziliśmy jeszcze uchwałą cztery grupy, które są upoważnione do korzystania z ulg na terenie gminy Grudziądz. Między innymi są to osoby, które skończyły 70 lat, są to wolontariusze, którzy uczestniczą w akcjach charytatywnych, są też członkowie tak zwanej karty dużej rodziny i krwiodawcy. W związku z tym no, robimy wszystko, żeby poprawić sytuację komunikacyjną mieszkańców, którzy poruszają się na terenie gminy Grudziądz, a są to mieszkańcy gminy Grudziądz i mieszkańcy miasta Grudziądz. W związku z tym, no mam nadzieję, jest to na rok, tak jak mówił tutaj przedstawiciel przewoźnika Arrivy, zobaczymy, będą badania, będą po prostu robione symulacje, będziemy się przypatrywać, no i po prostu jesteśmy elastyczni. Jest to odważna decyzja, ja mam nadzieję, że nam się uda, natomiast gdybyśmy trwali w tej sytuacji, która dla nas była bardzo kłopotliwa, po prostu nic by się nie zmieniło. W związku z tym mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, że uda nam się. No i powtórzę jeszcze raz, że pan wójt ma poparcie radnych gminy Grudziądz. Tutaj przytoczenie głosowania też świadczy o tym, że po prostu te zakłócenia dotyczące tras, częstotliwości, godziny odjazdów i rosnących wydatków po prostu było główną przyczyną, dla której ta uchwała czerwcowa została podjęta. Pan wójt wspomniał i pani przewodnicząca od czerwca, ale nie tylko, bo już przed okresem wypowiedzenia odbyło się niejedno spotkanie. Tych spotkań było dużo z prezydentem miasta Grudziądza, jak również z przedstawicielami Wydziału Miejskiej Komunikacji Miejskiej. Faktycznie w grudniu nasilenie tych spotkań było dość mocne. 3 grudnia odbyło się spotkanie z radnymi miasta Grudziądza. Kolejnego dnia, już 4 grudnia, odbyłem spotkanie z panem prezydentem oraz panem skarbnikiem miasta Grudziądza. 7 grudnia, proszę państwa, z panem wójtem uczestniczyliśmy w spotkaniu w Urzędzie Miasta, gdzie był pan prezydent, jak również pan skarbnik miasta, pan prezes MZK, pani dyrektor wydziału. Na tym spotkaniu zostawiliśmy nasze wyjaśnienia i wątpliwości co do możliwości świadczenia usług przez firmę MZK, usług na terenie gminy Grudziądz. Kolejne spotkanie odbyło się, a może nawet dwa spotkania odbyły się 9 grudnia, pierwsze spotkanie w Urzędzie Miasta. Również z panem wójtem uczestniczyłem w tym spotkaniu, jak również przedstawiciele miasta Grudziądza z panem prezydentem na czele. Następne spotkanie robocze było w tym samym dniu o godzinie 14 w Urzędzie Gminy Grudziądz. Spotkaliśmy się z panem prezesem MZK, panem Pawłem Maniszewskim, jak również z panią dyrektor Wydziału Komunikacji oraz z panem mecenasem z Urzędu Miasta. Co ważne, na tym spotkaniu negocjowaliśmy warunki przystąpienia spółki MZK do świadczenia usług na terenie gminy Grudziądz, bo przypomnę państwu, że prezydent wyraził chęć i uczestnictwa w tym przedsięwzięciu i żeby to właśnie spółka miejska świadczyła usługi na terenie naszej gminy. Na spotkaniu tym 9 grudnia dostaliśmy, tak jak powiedziałem, negocjowaliśmy warunki tego kontraktu. Głównym powodem, dla którego MZK miało pewne obawy, problemy w ich odczuciu, to był tabor.
to był tabór, a mianowicie autobusy szkolne, którymi MZK nie dysponuje. I tutaj poproszono nas, żebyśmy zmienili te warunki i dopuścili ich do udziału w tym przedsięwzięciu, w tym kontrakcie, żeby mogli podstawić mniejsze autobusy z mniejszą liczbą miejsc siedzących dla dzieci, ale żeby tych autobusów było po prostu na potrzeby szkolne więcej. My na takie rozwiązanie się zgodziliśmy, zaakceptowaliśmy to rozwiązanie, co następnie potwierdziliśmy również w piśmie do pana prezydenta, bodajże dnia 23 grudnia. Niestety w opinii publicznej krąży takie przeświadczenie, że gmina postawiła takie warunki zaporowe, że MZK nie jest w stanie ich spełnić. To nie jest przeświadczenie, tylko to są słowa pana prezesa. Tak, to są słowa pana prezesa. Ja również wczoraj słyszałem taką wypowiedź. Otóż nieprawda, gmina Grudziądz zgodziła się, żeby tych autobusów było więcej o mniejszej liczbie miejsc siedzących. W naszej ocenie te ostatnie rozmowy, a szczególnie w grudniu, miały spowodować to, żeby gmina jednak nie wystąpiła z tego porozumienia, żeby to wszystko trwało, żeby był taki konstans, było dobrze jak było. Otóż nie było. I dlatego takie działania tutaj zostały podjęte i od 1 stycznia będziemy po prostu posiadali własną komunikację miejską. W naszym odczuciu to były pozorne spotkania, które miały po prostu grać na czas. Dziękuję bardzo. Ja proszę państwa jeszcze kilka słów tytułem wcześniejszych spotkań z panem prezydentem miasta Grudziądza, bo myślę, że z perspektywy mieszkańców zarówno gminy Grudziądz, jak i miasta Grudziądza to istotne. Proszę państwa, tych spotkań było dość sporo z panem prezydentem. Ja może tylko przytoczę kilka dat. To 28 maj, 26 czerwiec, 15 wrzesień, 22 wrzesień, 24 listopad, w październiku spotkania. Te wszystkie spotkania z panem prezydentem, drodzy państwo, dotyczyły przystanków komunikacji miejskiej, z której my jako gmina i operator mógłby korzystać na terenie miasta Grudziądza. Oczywiście chodzi tutaj o naszych mieszkańców, którzy dojeżdżając do pracy i dzieci dojeżdżając do szkół ponadpodstawowych mogliby wysiadać w miejscach dogodnych, czyli w miejscach, przy których znajdują się szkoły, zakłady pracy i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, drodzy państwo, że niedawna uchwała Rady Miasta Grudziądza ograniczyła ilość przystanków dostępnych dla komunikacji zewnętrznej. To jest ograniczenie konkurencyjności, drodzy państwo. Tych przystanków wcześniej w uchwale z 28 lutego 2015 roku, 18 roku, przepraszam, było 101. Dzisiaj tych przystanków mamy, proszę państwa, 21. I kiedy została uchwalona ta uchwała? Kiedy ona weszła w życie? Dopiero w grudniu. Wcześniej nie było sygnałów ze strony pana prezydenta o tym, że pan prezydent ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do wprowadzenia przez gminę rozmów z firmą, która wygrała przetarg na linie szkolne, czyli z firmą Arriva. Proszę zwrócić uwagę, drodzy państwo, że 30 czerwca, kiedy wypowiedzieliśmy tą umowę, firma MZK, czyli Miejski Zakład Komunikacji, ani razu nie pojawił się w gminie Grudziądz. To jest bardzo ważne i istotne. Nigdy nie było przedstawiciela Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nie było nigdy prezesa Pawła Maniszewskiego. On się nigdy nie pojawił. Myśmy przeświadczeni tym, i po dziś dzień jesteśmy pewni, że w momencie, kiedy miasto zdecydowałoby się, czy prezydent miasta zdecydowałby się delegować do zadania firmę MZK, miasto Grudziądz straciłoby 17 milionów dofinansowania do autobusów hybrydowych. Dlatego, że wówczas podmiot wewnętrzny straciłby status tego podmiotu i siłą rzeczy instytucja pod tytułem Urząd Marszałkowski zwróciłaby się do miasta Grudziądza o zwrot 17 milionów dofinansowania do zakupu hybryd. Ponadto dyrektor Wydziału Komunikacji musiałby ogłosić przetarg komercyjny na wszystkie linie na terenie miasta Grudziądza. Czy jest to opłacalne z perspektywy prezydenta miasta Grudziądza? Proszę państwa, w mojej ocenie nie. Dlaczego prowadzone były rozmowy z nami, nie wiemy. Wczorajsza wypowiedź prezesa MZK jest dla mnie absolutnie niezrozumiała.
Nie zgadzam się w żadnej tonie wypowiedzi pana prezesa Maniszewskiego. Uważam, że padło mnóstwo zarzutów pod adresem gminy Grudziądz. Natomiast pan prezes nie potrafi uderzyć się w piersi i przyznać się do tego, że przez kilka miesięcy nie pojawił się w gminie Grudziądz, skoro był zainteresowany podjęciem współpracy. To dziwne. Taką wolę wyraził pan prezydent kilkukrotnie. To też była wola radnych miasta Grudziądza i ja zgodziłem się rozmawiać z firmą MZK. Rozmawiali moi koledzy, koleżanki z Urzędu Miasta, m.in. kolega Jacek Zyglewicz, Paweł Gos czy ja. Proszę zwrócić uwagę, że ostatnie spotkanie z prezesem wykluczyło możliwość współpracy. Proszę państwa, spotkanie z panem prezydentem miasta Grudziądza odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze. Do momentu wystąpienia przed kamerami pana przewodniczącego Rady Miasta Grudziądza, pana Łukasza Kowarowskiego. Pod przemożnym wpływem pana Łukasza Kowarowskiego zmieniła się postawa pana prezydenta. Co więcej, została wycofana uchwała, jedna z uchwał, zwiększająca ilość przystanków dla operatorów czy dla podmiotów zewnętrznych, które mogłyby się zatrzymywać na terenie miasta Grudziądza. Kolejnym krokiem, proszę zwrócić uwagę, to do dziś dnia niepodpisane porozumienie prezydenta miasta Grudziądza, które osobiście przekazałem koledze Waldemarowi Judzie, który przekazał je prezydentowi miasta Grudziądza. Po dziś dzień tego porozumienia nie mamy podpisanego, proszę państwa. Nie wiem, zgody Rady Miejskiej. Pomimo zgody Rady Miasta Grudziądza to porozumienie nie zostało podpisane. Nie znam przyczyn, dla których pan prezydent nie realizuje uchwały zobligowany przecież uchwałą Rady Miasta Grudziądza. Co więcej, w grudniu, drodzy państwo, co się pojawia w przestrzeni publicznej? Informacja medialna o tym, że zostały ograniczone możliwości zatrzymywania się przez operatorów na terenie miasta Grudziądza. To, o czym wcześniej powiedziałem, ze 101 przystanków, proszę państwa, 21 zostało tylko upublicznionych. Uważam, że jest to uchwała, która jest niekonstytucyjna, uchwała, która ogranicza zasady konkurencyjności, ale myślę sobie, że tu już może o tym mówić ewentualnie przewoźnik, dlatego że gmina Grudziądz nie jest operatorem i my nie możemy wystąpić do organów nadzoru, czyli do wojewody z odpowiednimi sugestiami. Na pewno powiadomimy odpowiednie służby o tym, że zasada konkurencyjności została zaburzona na terenie miasta Grudziądza. Tak nie powinno być. Dziwię się też radnym miasta Grudziądza, tym wszystkim, którzy głosowali za podjęciem tej uchwały, że ograniczyli 700 dzieciom dostęp do szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Grudziądza i pracownikom gminy Grudziądz dojazd do miasta, do zakładów pracy. Nie wspomnę o przecież sile, jaką miasto prezentuje, sile pod tytułem Centrum Kultury, Centrum przecież handlu. Ludzie przyjeżdżają tutaj na zakupy, ludzie przyjeżdżają do lekarza. Jest to jawne ograniczenie możliwości dojazdu mieszkańców gminy Grudziądz, ale też mieszkańców miasta Grudziądza, bo przypominam państwu, że myśmy myśleli o mieszkańcach miasta Grudziądza, zwiększając ilość i dostępność tych przystanków, które pojawiły się w pierwszych komunikatach, w rozmowach z panem prezydentem. Co więcej, chcę też państwu powiedzieć, że na podstawie rozmów z prezydentem myśmy zrezygnowali z dojazdu do centrów osiedli. Pan prezydent poprosił wójta o to, żeby zrezygnować z możliwości dojazdu na osiedla, a żeby operator nie dojeżdżał na osiedla miejskie. My taki krok uczyniliśmy. Proszę zwrócić uwagę, że wystosowaliśmy pismo, w którym jest mowa o tym, że rezygnujemy z określonych przystanków, ażeby skupić się na głównych ciągach komunikacyjnych prowadzących do miasta Grudziądza bez wjeżdżania na teren osiedli.
bowiem w ocenie radnych miasta Grudziądza zachwiana byłaby stabilna sytuacja Miejskiego Zakładu Komunikacji. Stąd też nasza dobra wola i zwrócenie się do prezydenta z pismem mówiącym o tym, że nie chcemy z niektórych przystanków korzystać na osiedlach miasta Grudziądza. Mówimy tu o Strzemięcinie, o lotnisku, o Rządzu. Także tak to wygląda.